Jurek Dudek. Wychodzi Jurek. O, i to proszę, jaką ładną koszulkę mam specjalnie chyba się. On ją zawsze ubiera do telewizji, także te, to jest. Tak jest, także witam cię, Jurku. Moją największą życiową stratą było to, że kiedyś był na moim występie w Madrycie, na drugi dzień załatwił jak tea time, a ja musiałem rano lecieć samolotem do Warszawy. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Także to, witamy. Czy golf się zaczął właśnie w Madrycie? Twój? No, dwa tygodnie przed wyjazdem do Madrytu zaczął się w Liverpoolu, bo tam znalazłem taką zardzewiałą siódemkę w ogrodzie. Okazało się, że... A czego tu szukasz tej siódemki teraz? Nie. No, znaczy nie, ale nie wiedziałem, co to jest i patrzałem, zobaczyłem pod tą linką, że to jest chyba kij golfowy. Zacząłem w tym ogrodzie odbijać. Mój ogrodnik, który gdzieś tam tam opiekował się ogrodem, mówi, kurczę, ty masz dosyć ciekawy swing, czy ty grasz w golfa? Ja mówię, nigdy nie grałem. A on mówi, to musisz zacząć grać. No jak wyjechałem do Hiszpanii, okazało się, że piękna pogoda, fajne pola. Ja siedziałem na ławce, więc musiałem gdzieś tą frustrację zabić i poszedłem na pole golfowe i tam się udało. Także tak po trochu, no. Ale powiedzmy, jak się siedzi na ławce, to się oprócz tego do roboty przychodzi na ósmą, czy jak to jest? No, trzeba przyjść nawet trochę wcześniej. Nie wygłupiać. Bo mogą ci tą ławkę zabrać. Aha, czyli jest też waiting list do tej ławki. Jest długa waiting list jest do tej ławki, więc trzeba dbać sobie o to, co się ma. To trzeba powiedzieć, że najdroższe bilety miałeś, bo sobie oglądałeś z tej ławki blisko. Nie, ale miałem taką, kiedyś taką historię, jak pojechaliśmy na zwiedzanie stadionu na Santiago Bernabeu i mnóstwo Polaków przychodzi oglądać ten stadion. Polecam, jak będziecie kiedyś w Madrycie, polecam, naprawdę świetne muzeum. No i siedzą tak, ja przyjechałem z rodziną, dziewczynki moje, bo robiliśmy program dla TVN-u, tak chodzimy po tym murawie, ja tak patrzę, tak po cichu się skradam, a tam taka dwójka Polaków tak siedzą na tej ławce, tak kurwa, ten Dudek to tu wygodnie ma ten, na tej ławce. Faktycznie te fotele były dosyć wygodne. To znaczy, że wygodniej na ławce jak w tej bramce. No, że to tak żart. Przenośni, bo to wiadomo, że na bramce dużo lepiej, ale wiadomo, że nie miałem jakby szans na rywalizację z Casillasem, bo to jednak jest światowa postać. No, a jak był teraz mecz Barcelona-Real, to oczywiście trzymałeś kciuki za Realem. Co to za pytanie? No nie, ale może na złość czy coś? A na złość nie. Ja nie jestem człowiekiem, który się złości, a szczególnie, bo czasami też, tutaj też wielu przyjaciół mówią, kurczę, jak byłeś w Liverpoolu, to trzymałem za nich kciuki, ale jak cię ten Benitez wypieprzył po tym finale, to już za nim nie trzymałem kciuków, nie? Nie, no bo to się po tym Tak naprawdę, wiesz, to jest trener, który decyduje o tym, jaką ma filozofię, zmienia bramkarzy i trzeba to respektować. Ja to szanowałem, że on miał po prostu filozofię taką, że sprowadzi sobie kolejnego Hiszpana i wprowadzi go w moje miejsce. I absolutnie byłem jakby, może nie to, że nie byłem wkurzony, bo byłem wkurzony. Ale respektowałem to, tylko nie mogłem zrozumieć, dlaczego nie chciał mnie puścić do innego klubu. Że mnie trzyma w tym Liverpoolu przez te jeszcze półtora roku czy dwa lata. Bo się bał, że ten Hiszpan się nie sprawdzi. Nie chciał, no pewnie się bał, no, albo bał się kibiców, że chcą mnie wywalić z klubu po takim sukcesie. Ale kiedyś jak chciałem odejść, to mówił, wiesz co, ja cię za milion euro nie puszczę na wypożyczenie, bo ja muszę mieć drugiego bramkarza. Bo jak Reina dostanie czerwoną kartkę, to ja muszę mieć ciebie, a nie wsadzę te milion euro do bramki. Muszę mieć porządnego drugiego bramkarza. Ja mówię, trenerze, kurwa, co mnie to obchodzi? Ja chcę grać i proszę mnie puścić, co mistrzostwa świata. No i minął tydzień, on mnie oczywiście nie puścił, okienko transferowe się zamknęło. Minął tydzień, gramy na Chelsea, ja siedzę na mniej wygodnym siedzeniu. Gramy z Chelsea, Reina się tam pcha z Robenem, dostaje czerwoną kartkę, no i ja wchodzę. On trzy mecze, ja następne cztery mecze gram. Z rzędu Benitez woła mnie w poniedziałek i mówi, Jurek, pamiętasz naszą rozmowę tydzień temu? A ja mówię, no pamiętam. No i widzisz, dlatego ja cię tutaj mam w bramce, w tym klubie. Więc można narzekać na trenera, można narzekać na jego decyzję, ale trzeba też w jakiś sposób znać filozofię trenera, który ma jakąś tam filozofię, że musi mieć dwóch dobrych bramkarzy i niestety ja musiałem podzielić ten los drugiego bramkarza. A powiedz, czy ten sposób, bo to no, tysiąc razy cię pytali, obrony w tym właśnie słynnym meczu, prawda, na zasadzie na pajaca, tak? Czy to ty wymyśliłeś, czy już ktoś wcześniej tak bronił? Znaczy, no
ja po części coś tam wprowadziłem swojego nowego, ale sytuacja była taka, że jeden z moich przyjaciół, Jimmy Carragher, wskoczył mi na, bo mecz się zakończył, rzuty karne, ja tu analizuję, mamy taki notes specjalny, analizujemy te rzuty karne, każdy zawodnik jest tam przeanalizowany, lewa noga, prawy róg, prawa noga, lewy róg i to cały czas mamy te numerki wszystkie. I analizuję tą książkę, a tu nagle ktoś na plecy mi skacze i popycha mnie, Ej, pamiętaj, prowokuj. Ja nie jestem bramkarzem. No ale on właśnie tak robił. Ja mówię, weź mnie zostaw, a on mnie cały czas powiem, ej, uważaj, uważaj, pamiętaj, sprowokuj ich, weź, podnieś impresję jakoś, nie wiem, pamiętasz Grobela, co robiłem? Ja mówię, no pamiętam Grobela, ten jego spaghetti legs, Zbyszek bardzo dobrze też go pamięta, bo z Romą wtedy, oni z Liverpoolem chyba, on ciebie pamięta oczywiście, bardzo dobrze. I ja też jako mały brząz gdzieś tam te, widziałem te urywki i tak sobie pomyślałem, kurczę, no nic, spróbuję. No i ten pierwszy rzut karny gdzieś tam jest, ja robię ten semafor, te ręce tam patrzę, ten Brazylijczyk taki trochę zagubiony, no i walną w Panu Bogu w okno. Ja mówię, kurde, chyba to skutkuje, mówię to. A wolno generalnie się ruszać bramkarzowi? Po linii można się ruszać, wzdłuż linii, bez, przed strzałem, po strzałem można się ruszać. Nie można wybiegać przed linię, przed strzałem. Aha. No i jak ten drugi rzut karny zacząłem też pajacować. A to tak fajnie brzmi dzisiaj, bo to takie jest pajacowanie, bardzo fajnie, bardzo śmiesznie to przyniosło jakąś tam, jakiś tam skutek. Ja to robiłem z premedytacją, żeby podnieść presję na tym zawodniku, bo bramkarz nie ma presji, przy rzucie karnym stoisz i nie masz tak naprawdę nic do stracenia, tylko obronić rzut karny, bo jak jest gol, to wiadomo, bramkarz nie miał szans, po to jest ten rzut karny, czyli ta kara, że musi zostać wykonana, więc ja jakby korzystając z tego, że nie ma nic do stracenia, starałem się podnieść presję. Jak zawodnik zobaczy, mówi, kurwa, co on tam pierdala na tej bramce, mówi, to ja teraz mam zrobić. Więc jak już on zaczyna jakby nie być pewny swojej decyzji, to ja już jestem na wygranej automatycznie pozycji, bo on już w jakiś sposób zaburza swoją rutynę i to mi pomogło w jakiś sposób też no, obronić te karne. No tak jak w golfie, przecież też nie pozwalają nawet rozmawiać, o czym niektórzy koledzy nie wiedzą. Rysiek, słyszysz? Na ty. Bo... Ale nie, sympatycznie dzisiaj było, mieliśmy fajny flight. Rysiek ale, mówi, ale są tacy, co to się... Rysiek mówi, jak za dużo będę gadał, to powiedzcie, dobra? Ale nie da przerwać. No. Nie, i nie dał nam powiedzieć, że czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy. Ale nie, było sympatycznie, bardzo dziękuję chłopaki, bo dzisiaj była fajna, fajny mieliśmy team. No, rzućcie jakieś pytanie z sali, bo to tak wychodzi na to, że ja się tak z tego pan tu mądrzej popisuję. Proszę, widzisz? Jest! Miałem taki pomysł, żeby przyjść, przedstawić się, nazywam się Jerzy Dudek, jestem leworęczny, lewonożny i gram na prawe kije. Donoszą wszędzie w prasie, że pan ma jeszcze zamiar wrócić do bramki. To prawda czy nie? To miał Zbyszek no, o tym donoszą. Mówić. Rozmawialiśmy z prezesem Bońkiem. Fajny pomysł Zbyszek ma, Zbyszek Bońek, żeby w jakiś sposób zorganizować dla mnie 60. mecz, który wrzuci mnie do... Zbyszek mówi, zorganizuję ci kurwa ten mecz, żebyś wreszcie skończył tą karierę, jak ty nie wiesz, kiedy ją skończyć. A potem ty z tyłu obronisz trzy karne i Fornalik będzie miał dopiero myślówę. Także. A to ja już się nie będę martwił. To trener będzie miał problem, ale ja zawsze jestem gotowy. W każdym razie... A nie, Zbyszek fajną rzecz powiedział. A mówi, ja ci zorganizuję ten 60. mecz. Bo to wiesz, żebyś był w tym wybitnym gronie reprezentanta, jest taki klub, mówi, ale ja i tak ten klub ja i tak go rozwiążę. No to ja mówię, no fajnie, będziemy w klubie, który się rozwiąże. No ale fakt jest taki, że jesteśmy w jakimś. O, nie pytaliśmy tutaj Zbyszka, ile on ma meczy w reprezentacji? No, słuchaj, oni... Setkę? Oni grali w takich czasach, że każdy mecz to by musiał być w naszych czasach podwójny, podwójniej. Czyli jak Zbyszek grał 65 chyba, 82, to musiał mieć ze 160 w obecnych czasach mniej więcej. Tak to powinno być liczone, bo jednak pamiętajcie, że Europa kiedyś miała dużo mniej krajów niż dzisiaj. Dzisiaj każda praktycznie prowincja ma swój kraj, z każdym można grać, czyli jest możliwość rozegrania dwa razy więcej meczy towarzyskich tak naprawdę z krajami niż było wcześniej. Wcześniej był na przykład jeden Związek Radziecki, a dzisiaj tych małych związków radzieckich, Estonia, jest dużo więcej, nie? A nawet na przykład Polska w ciągu ostatnich 20 lat straciła wszystkich sąsiadów.
No ale cóż, no, mamy dużo więcej sąsiadów. No mówię, więcej tamtych co mieliśmy nie mam ani jednego i mamy nowych. No. Więcej sojuszników, więcej sojuszników. Tak. Także jest dobrze. No, ale kiedyś, tak. Kiedyś nie mieliśmy granicy z Rosją. No nie mieliśmy, a teraz mamy. Teraz mamy tylko dwóch praktycznie, bo tylko jest Rosja i Ukraina, bo reszta to jest Europa, czyli to jest nasz kraj. Unia Europejska, prawda? No i Bałtyk. Dawno ci nie było w kraju, nie wiesz o tym? Że Bałtyk jeszcze jest? Nie, że jesteśmy w Unii Europejskiej. A nie, no tak. Ale że Bałtyk jeszcze jest, ale wyschnie niedługo. Ale mamy za to flotę. Dwa duże dostaliśmy od Amerykanów okręty, bo to taniej kosztowało niż dać na złom, także mamy... W ogóle ci Amerykanie nie wiem, co tak nas... Rozrzutnie jak cholera. Dali nam za darmo Dreamlinery, które nie latają. Gdzie za darmo? Nie latają, to wiesz... A F-16. One trochę mniej pojemne te F-16, no ale to... Zbyszku, to co, nie będę ci głowy zawracał, bo to chcę sprowokować... Oprócz kolegi, który tutaj przygotował się, widzę, do tematu z jednym pytaniem, ale on wygląda na odważnego, 2,90 wzrostu, to wiesz, no jest. Nie, na to się myślę. Jest? Tyle graczy, czy na przeciwnie, to najlepsze, co uważałeś, kiedy grałeś przeciwko? Zawodnik czy drużyna? Zawodnik. Powiedział gracz. W karty się gra. Gracz w golfa. No. Ale po meczu przeciwnik w karty, czy... Chodzi o to, kto ci najlepiej wstrzelał. Tak, to jakby... Kto wzbudził na mnie największe wrażenie. I strach może. Strach. No strach to raczej nie. No, jest szacunek dla przeciwnika, bo to strachu nie ma takiego czegoś, że ktoś się boi Messiego, czy Ronaldo i tak dalej. A propos Ronaldo, bo akurat miałem taką, jak Mariusz mówił o moim meczu hokejowym, to pamiętam, jak wszedłem na ten lód, ledwo się ruszałem, ale co Mariusz wyprawiał z tym krążkiem, to jeździł jak Ronaldo dzisiaj między tymi zawodnikami. I ja mówię, kurczę, narodził nam się Ronaldo hokejowy. A Mariusz już niestety już był jakby na emeryturze. Mówię, co musiał wyrabiać z tym krążkiem, jak był w formie. No tak, ale ty, pozostali gracze to byli te twoje klasy hokeiści, tak? Nie, było kilku naprawdę bardzo dobrych zawodników. Jest reprezentacja aktorów hokeju na lodzie, więc jest? Naprawdę bardzo dobrze sobie radzą. Myślę, że chcieliby cię do bramki. O. Ja myślę, że rzeczywiście trudno byłoby znaleźć miejsce w bramce wtedy. I o to chodzi. Dla krążka. No, można mieć kilka tych zawodów. Teraz w Polsce jest to legalne. Powracając do pytania, ja myślę, że... Bo tam było kilku na pewno fajnych zawodników, z którymi miałem okazję grać, przeciwko którym. Takim naprawdę takim wybitnym zawodnikiem to był na pewno Rivaldo, taki zawodnik Brazylijczyk. Wyśmienity zawodnik. Wiadomo, z mojego zespołu Steven Gerrard, maszyna po prostu, serce z drużyny, taki charakter, który w razie jakby takich właśnie, bo ja to cały czas powtarzam golfistom, że my się załamujemy tymi dwoma uderzeniami słabymi, tak? Trzecim. A wystarczy jedno dobre uderzenie, które naprawia te zepsute dwa uderzenia. Gorzej, jak się gramy... 40 źle uderzy. Słuchaj, ale zawsze czekajmy na to jedno dobre. No jedno, tak, tak. To kiedyś Mariusz fajnie też powiedział, a to zresztą zaciągnął tutaj z amerykańskiego pisma, czy jakiś bardzo dobry golfista powiedział, że jak zaczynamy grać w golfa, to pamiętamy tylko i wyłącznie... Dobre, tak, tak. Tak, zagrałem, do kasyna idziesz. Tylko pamiętasz, kiedy wygrałeś. Bo jest ich tak dużo, tak? A jak jesteśmy już lepszymi golficami, to pamiętamy tylko te złe, bo ich jest tak mało. Więc wy pamiętacie dzisiaj tylko te złe uderzenia, bo jesteście tak dobrymi golfistami. Ale puenta, no. Dziękuję. Dziękuję ci, Jureczku, naprawdę. Wazelina na koniec. Daj, ja przytrzymam. Zapraszam wszystkich do baru na Kosztadzie. Tak jest.